Hej, cześć, siemano wam wszystkim ludzie, tutaj Tivur, widzicie moją twarz i słuchajcie, to jest taki krótki filmik, stwierdziłem, ach cholera, są wakacje, mamy taki luźny czas, więc zrobię sobie taki szybki materiał, szybki pseudo vlogasek, pseudo opinie o tym. O myszce. To jest myszka, nie będę wam przybliżał, bo postanowiłem, nie wiem, nakarmić was obrazem z lustrzanki. Macie tutaj takie porównanie, jak wygląda lustrzanka Canon 600D w porównaniu do mojej kamerki Handycama. Myślę, że lepiej. Tak długo, jeśli powiedzmy będę siedział idealnie tak i nie wypadnę z fokusu, bo mam powiedzmy bardzo mocno otwartą przysłonę, bo nie mam tu światła idealnego. To jest myszka Corsair Qatar. To jest myszka, o której chciałbym wam troszeczkę powiedzieć wam, jakie są według mnie zalety tej myszki, ale jakie są też wady. Nie dostaję pieniędzy za ten materiał, a wiecie lub nie, zawsze jeżeli mam jakiś materiał sponsorowany, mówię o tym wprost, dodaję opis w opisie i tak dalej. Po prostu, przysłali mi tą myszkę, pobawiłem się nią co nieco, poużywałem jej sobie i mam pewne zdanie o niej wyrobione. Tak więc słuchajcie, co mogę wam o niej powiedzieć? Po pierwsze, zacznę od wad. Niech będzie, że zacznę od wad. Co mi się w tej myszce średnio podoba, albo średnio podoba, ale wierzę, że komuś może to nie przeszkadzać. Po pierwsze, ten kabel. Jak widzicie, nie będzie to super profesjonalny film, ale jadę do ziemniaka na pół dnia i nagrywamy przebitki. To będzie taki typowy mój materiał. Kabel nie ma oplotu. To może być troszeczkę wytłumaczalne poprzez, poprzez cenę tej myszki. Ponieważ tą mychę można dostać za 140 zł. 140 zł to mam wrażenie jeszcze nie jest jakaś mega wielka cena, a mimo wszystko macie sprzęt od Corsaira, czyli mega znanej firmy, jeżeli chodzi o sprzęty gamingowe. Oni są naprawdę najbardziej znani moim zdaniem, przynajmniej ja najwięcej słyszę o Corsairze, jeżeli chodzi o gamingowe klawiatury mechaniczne. K95, K70, o tym się słyszy cały czas. Tak więc myszunia za 140 zł o takich parametrach to myślę jest niezła rzecz, no ale też nie można za 140 zł spodziewać się cudów takich jak kabel w oplocie. Nie wiem jak drogie to jest w produkcji, ale nie zmienia to faktu niestety, że no trochę już tą mysz mam, a jak widzicie ten kabel nadal ma te takie typowe zagięcia, które kable lubią mieć po tym jak są pozwijane w opakowaniu. Nie prostowałem tych kabli, widzicie, no ledwo myszka schodzi, a ten kabel już tutaj się zaczyna tak wyginać, co może troszeczkę denerwować, ale wiecie, no co kto lubi, ktoś może siedzieć pół godziny i przeprostowywać ten kabel tutaj na biurku i prostuje i on będzie prosty, tylko to wymaga troszeczkę pracy i troszeczkę, wiecie, ten kabel musi nabrać miętkości i będzie okej, aczkolwiek no niestety mi to przeszkadzało, nie używałem jej strasznie długo, więc to była taka rzecz, która mi się rzuciła w oczy, która niekoniecznie za bardzo mi spasowała. Druga rzecz, jedyna chyba, jaką mogę zarzucić tej myszce, to jest brak przycisków z boku. Jak widzicie, jak ta myszka wygląda, ona tutaj ma gumę. Cała ta powierzchnia, która jest tutaj taka szara, to jest guma z taką teksturką. Ma tutaj nałożony wzorek takich trójkącików. To muszę przyznać, bardzo fajnie utrzymuje kciuk w miejscu. Jeżeli trzymamy tą właśnie myszkę pod ręką, bardzo fajnie kciuki siedzą w miejscu. Zaraz wam jeszcze opowiem o rozmiarze tej myszki. Ale niestety nie ma tych takich dwóch czy więcej przycisków, które ma się pod kciukiem. Chociaż te dwa, nie mówię o jakichś mega myszkach do MOBA czy do MMORPG, gdzie ma się 170 przycisków pod kciukiem, a pod każdym z nich jest przypisana inna obraza dla przeciwnika. Ewentualnie jakieś combo czy makro, ale proszę was, kto używa tego do combo? Ja używam tego cały czas, do poruszania się po stronach internetowych i po folderach, non-stop i troszeczkę mi tego w tej myszce brakowało, aczkolwiek przynajmniej mi się tak wydawało, ponieważ po dwóch godzinkach korzystania z tego już automatycznie moja ręka jechała po prostu na znak cofnięcia strony czy folderu, więc bez tego da się żyć, więc to jest taki powiedzmy pół minus, to jest po prostu wybór designerski też pewnie związany z kosztami tworzenia takiej myszy, z taką jakością, z jaką jest ona wykonana, bo jest to naprawdę duża jakość wykonania. Po prostu nie znalazło się ani miejsce, a może też jest to wybór designerski po prostu, bo to jest taka typowa, mała, skondensowana myszura, która nie ma być pełna funkcji, ogromna, świecąca na 15 różnych kolorów i puszczająca fajerwerki w Sylwestra, to ma być taka mała, podstawowa mysz, która jest dla gracza, z fajnym sensorem. Tak więc brak tych przycisków, to wiecie, to może być po prostu wybór. Hej, chcesz bardzo podstawową myszurę? Proszę, weź tą. Ale co mogę jeszcze powiedzieć o tej myszeczce? Ma oczywiście dwa przyciski. Jak standardowa mysz, trzeci jest pod kółeczkiem, który bardzo fajnie się klika, bardzo fajny, jest taki dość ciężki klik, ale wyczuwalny, przez co mało jest prawdopodobieństwo, że naciśnie się to przypadkiem. Niektóre myszy mają taką właściwość, że przypadkiem coś leci nacisnąć. Tutaj nie ma takiej opcji. Są
samo kółko kręci się też dobrze, nie jestem w stanie się wypowiedzieć, jakby było po, nie wiem, po 2 latach kręcenia, ponieważ to jest chyba jeden z największych mankamentów masy myszek. Albo padają klikacze pod przyciskami, albo pada kółko, bo się przeciera. Więc tutaj wykonanie tego kółka ma też taką fajną teksturkę, która też sprawia, że palec lepiej po prostu po tym jeździ, nie wystaje jakoś strasznie, moim zdaniem po prostu jest wykonane fajnie, tak jak powinno być. Tutaj jest jeden przycisk, przycisk takiego błyszczącego czarnego plastiku, który służy do zmieniania DPI, czułości naszej myszy w locie. Jednego żałuję, że ten przycisk jest jeden, to znaczy jeżeli jesteśmy na przykład, bo tam jest chyba 5 można profili ustawić, DPI, przeklikiwać się między nimi, kliknięcie po prostu przechodzi na następny, z pierwszego na drugi, z drugiego na trzeci i potem z piątego na pierwszy. Więc jeżeli jesteśmy na przykład na drugim i chcemy sobie zejść na pierwszy, czyli na niższą rozdzielczość, musimy się przeklikać przez wszystkie wyższe profile, żeby z powrotem wskoczyła jedynka. Tak więc tutaj powiedzmy zamiast jednego przycisku, 2 przyciski może, góra, dół, ale to też jest kwestia preferencji. Ja w ogóle tego przycisku nie używam, ale zapewne znajdują się osoby, które po prostu będą klikać i zmieniać sobie w locie DPI, bo nie wiem, są profesjonalnymi graczami CS-a i jak tylko widzą, że nie wiem, mogą jakiegoś line-upa do jakiejś tej bani zrobić, to szybko sobie zmniejszają DPI, żeby móc lepiej celować, bo chyba o to chodzi. Sam zresztą poznałem magię grania na niskim DPI, kiedy ostatnio w Overwatcha cisnę i tam no uczę się troszeczkę celować, chociaż to i tak jest takie noobskie celowanie. Więc to kółko. Sama myszka wygląda bardzo ładnie, bardzo fajnie. To jest zdecydowanie taki mały form factor. To jest myszka, z której ja korzystałem głównie tak. To jest coś, co się nazywa chyba claw grip, czyli takim jakby pazurem chwytamy tą myszkę. Nie kładziemy całej ręki na tym, tylko trzymałem ją w dużej mierze tak, ponieważ ja mam rękę dużą. Ja lubię duże myszki, ta myszka jest mniejsza i tak korzystałem z niej 3 dni i w miarę fajnie mi się korzystało, ale nadal czułem to, że moja ręka jest duża. Te moje palce tutaj się troszeczkę uciskają, więc to jest raczej myślę przeznaczone dla ludzi, którzy mają raczej średnie lub mniejsze dłonie. Ale to no, nawet jak się spojrzy na taką myszkę, to się widzi, że to nie jest jakiś potwór ogromny, to jest taki mały gryzoń przeznaczony raczej dla mniejszych dłoni, chociaż zdarzają się mniejsze takie gamingowe myszki przez znane firmy, więc to musicie się zastanowić, jaki rozmiar myszy wam pasuje. Ja osobiście wolę takie większe. Sama myszka jest pokryta matowym plastikiem, fajnie to wygląda, nie ma jakiegoś piano black, które przyciąga syf. Widać, że ten plastik po prostu pod wpływem palców się jakby leciutko przeciera, może nie przeciera, no widać gdzie siedzą palce, no ale to wiecie, zawsze musi się wygrzać jakby od nowości, ale pod żadnym pozorem tutaj ani nie schodzi ładne logo Corsera, które jest tutaj, to też się trzyma, to świeci notabene. Po prostu widać, że tam palce leżą. Design jest taki, wiecie, takie tutaj jakby otwory wentylacyjne z przodu są. A pod spodem mamy bardzo fajne, miłe zaskoczenie, czyli ślizgacze. Ślizgacze są wielkie i naprawdę fajnie ta myszka pływa po podkładce. I to mi się podoba. Jest oczywiście przewodowa, USB 2.0, nie ma żadnych pozłacanych styków, ale dla mnie to jest zawsze jakieś takie pieprzenie. Nie wiem, może Koreańczycy widzą. Okej, Koreańczycy mają prawo widzieć różnicę w zwykłej wtyczce, a pozłacanej wtyczce, ale ja nie sądzę, żeby to była jakaś wielka ujma, jeżeli wtyczka nie jest pozłacana. No i sam sensor. Sensor dobija do 8000 DPI. To jest szalona ilość, ale są dwa typy graczy. Tacy, co grają na niskim i tacy, co grają na wysokim. No ja teraz właśnie, jak już mówiłem, uczę się grać na tym niższym. Zauważyłem, że zdecydowanie lepiej potrafi się celować. Ale jeżeli ktoś chce dobijać do szalonych ilości 8000 DPI, kiedy ja w swoim życiu chyba nigdy ponad 3,5 nie wyszedłem, bo to już jest masakra, bo wtedy to wystarczyło po prostu minimalnie ruszyć myszką i przejeżdżamy nią cały tak naprawdę pulpit, czy ekran nasz, zwyczajnie w świecie. Czy coś jeszcze mogę powiedzieć? Software do tej myszki nie jest zbyt zaawansowany, jest prosty, ale jest w miarę fajnie wykonany, czytelny. Nawet mamy zapisane chyba jakieś różne profile na temat tej myszki. W sensie jakiś pro graczy. O, jeżeli chcesz grać tak jak ten i ten, to kliknij ten przycisk i proszę, masz ten profil. Oczywiście każdy z tych 5, myślę, że to jest 5 stopni DPI, możemy sobie ustalić ręcznie, jakie chcemy, pomiędzy jakimi wartościami chcemy się przełączać. To działa fajnie, nie miałem z tym problemów. Software po prostu jest jaki jest, prosty jest. Nie ma tam jakiejś tony opcji, nie wiem, konfigurowania 70 kolorów, na jakie się to świeci, ustalania godzin i faz księżyca, kiedy ma się jaki kolor włączyć. Po prostu soft do myszki, prosty, ale czytelny i działa fajnie. Sam, jak już mówiłem, to logo świeci. Ja nie wiem, jaki jest w tym sens, bo jak się kładzie rękę, no to nie widać tego, ale no dobra, jak myszka sobie stoi, to ładnie się nawet podświetla. Tak więc co mogę powiedzieć? Miałem już kiedyś myszkę konkurencyjnej firmy za okolice tej sumy,
parę lat temu. I muszę przyznać, że gdybym wtedy wiedział o Corsair Qatar, to wybrałbym Corsair Qatar. Ale jak mówiłem, moim zdaniem przedstawiłem wam, jakie są minusy tej myszki, więc jeżeli myślicie o zaopatrzeniu się w taką, podsyłam wam jakiś link w opisie. Będziecie mogli ją sobie obczaić. Ja się zastanowię, czy nie rozdam tej myszki w ogóle komuś. Mam jeszcze do niej opakowanie, tak widzicie, troszeczkę ją teraz męczę. Troszeczkę jest leciutko używana, ale nie wiem, może ktoś będzie zainteresowany. Zastanowię się, dajcie znać, czy chcielibyście może takie rozdawnictwo, bo ja naprawdę nie potrzebuję kolejnej myszki na stanie, która będzie mi po prostu leżała, bo taki jest jej obecny stan. Tak więc dzięki wielkie za oglądanie, moi drodzy. Mam nadzieję, że wam podobał taki szybki materialik. Być może niedługo będę miał, a raczej prawie na pewno będę miał dla was bardzo fajny materiał o jednej z moim zdaniem najlepszych klawiaturek mechanicznych, i to też od Corsaira. Tak więc dzięki wielkie za oglądanie. Mam nadzieję, że się podobało. Jeżeli tak, zostawcie łapkę w górę i do zobaczenia następnym razem.